Dzień dobry, witam serdecznie. Z nami Witold Repetowicz, dziennikarz, redaktor Defense24, TVP Info. Do niedawna TVP Info. Witold, redaktor Repetowicz był przez ostatnie tygodnie w Armenii, był w Karabachu, relacjonował szczegóły wojny. Dziś wciąż jest w Armenii. Jeszcze wczoraj był w okolicach rejonu Karabachu, a teraz jest w Jerewaniu. Łączymy się z nim, żeby porozmawiać o tym, co się wydarzyło w nocy z 9 na 10 października. Na czym polega ten pokój? Chcemy, żeby też nam opowiedział o tym, jakie są konsekwencje tej wojny, też geopolityczne, także dla Polski, o losie tych Ormian, szczególnie tych, którzy musieli opuścić swoje domy. No i tyle, przekazuję głos. Ja nazywam się Tovmasyan Petros, reprezentuję RODM Katowice. To spotkanie odbywa się w ramach Akademii Liderów Dyplomacji, ale oprócz liderów dyplomacji, oprócz naszych uczestników, możecie Państwo też na żywo słyszeć naszą rozmowę. Panie redaktorze, pierwsza rzecz bardzo ważna. Proszę mi opowiedzieć, co się wydarzyło w nocy z 9 na 10, w momencie, w którym premier Pashinyan w pewnym sensie zaskoczył na pewno obywateli swojego kraju i też diasporę armeńską i chyba też cały świat, podpisując porozumienie pokojowe, które sam nazwał bolesnym porozumieniem. W ramach tego Armenia straciła 7 regionów tak zwanych przybocznych, poza tym część Karabachu. No i większość obywateli, no większość też ekspertów mówi o porażce Armenii. Proszę mi opowiedzieć, co się wydarzyło, czemu tak było, no i skąd, no niestety, ta klęska strony armeńskiej. Dzień dobry. Więc może zacznę od tego, że 9 listopada pojawiła się informacja o upadku Szuszy, o zajęciu Szuszy. Z jednej strony ta informacja była kwestionowana jeszcze w ciągu dnia była kwestionowana między innymi właśnie przez Paszyniana. Natomiast ona była prawdziwa, chociaż w okolicach Szuszy, pod Szuszy. Szuszy znajduje się na takim dużym wzgórzu górującym nad Stepanakertem, więc w okolicach tam cały czas trwały krwawe walki z udziałem setek żołnierzy armeńskich, którzy pozostali już po podpisaniu tego porozumienia pokojowego, pozostali w strefie, tak zwanej strefie buforowej, czy w strefie, do której Ormianie nie mieli dostępu, a która znajdowała się cały czas w zasięgu ostrzału i w zasadzie de facto pod ostrzałem azerbejdżańskim. Także ta wiadomość o zajęciu Szuszy wywołała szok i niedowierzanie ludzi. Wiele osób kwestionowało, twierdząc, że Szuszy nie może zostać zajęte, że warunki topograficzne to uniemożliwiają. Natomiast ta informacja była de facto prawdziwa. Była prawdziwa. Co więcej, przełom w tej wojnie nastąpił w nocy z 3 na 4 listopada, gdy Azerowie weszli do takiej wioski Karintak, uznawanej za bramę do Szuszy. 4 opanowali Karintak. No i tutaj jest bardzo interesująca kwestia, nierozwiązana kwestia tego, jak to się stało, że Azerowie weszli do tego Karintaku. To znaczy istnieje tutaj wiele w tej chwili podejrzeń, posądzeń o czy to karygodne błędy, czy nawet zdradę ze strony
No i tutaj właśnie jest otwarte pytanie ze strony kogo, bo ja nie podejmuję się tutaj wskazywania, oczywiście nie podejmuję się wskazywania winnych, natomiast no, od żołnierzy, od dowódców polowych, tych, którzy byli tam, uczestniczyli w tym boju o Szuszy, słyszałem wiele takich informacji, że trzeciego przepuszczono, nie, można było zbombardować, ostrzelać kolumnę wojsk azerskich, która zmierzała do Karin, tak, i nie została ona zaatakowana. No tutaj wymaga to, może jest za wcześnie do takich zdecydowanych ocen. Niemniej z drugiej strony warto też zwrócić uwagę, o tym może bardziej w tej części geopolitycznej będziemy mówić, na to, kto na tym wszystkim ostatecznie zyskał. A zyskał nie Azerbejdżan, ale Rosja. I to jest zdecydowane. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Rosja na tym wygrała. Jeżeli chodzi o Azerbejdżan, no to warto tutaj zwrócić uwagę jeszcze na jeden incydent, który miał miejsce 9 listopada wieczorem. Mianowicie, gdy wojska rosyjskie już zmierzały do Górskiego Karabachu, a było to jeszcze przed podpisaniem rozejmu, gotowe wkroczyć, został zestrzelony śmigłowiec rosyjski. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że pewne kręgi po stronie azersko-tureckiej próbowały w ostatniej chwili storpedować porozumienie, storpedować rozejm, licząc na to, że zdobędą cały Górski Karabach, że wkroczą do Stepana Kertu. Tutaj też chciałem powiedzieć, że jeszcze przedwczoraj byłem na drodze między Stepana Kertem a Szuszy i no tutaj no osoby, które tam nie jeździły tą drogą, no nie będą wiedzieć, ale tam są dwa takie dość charakterystyczne punkty po tej drodze. Taki czołg, pomnik czołgu i nieco wyżej taki żelazny, wielki żelazny krzyż. I przy tym wielkim żelaznym krzyżu jest ostatni post wojsk ormiańskich. Stamtąd już widać zaledwie może 2 kilometry jest do katedry Szuszy, którą widać po prostu stamtąd. No i jeszcze dalej tam byłem. Natomiast mówię o tym, ponieważ na tej drodze z Szuszy do Stepana Kertu, aż na odległości 9 kilometrów od Szuszy leżały trupy azerskich żołnierzy, a więc oni już schodzili w 9 i schodzili w dół w kierunku, próbowali atakować, schodzić w dół w kierunku Stepana Kertu. No, tak, bo opinia publiczna otrzymywała takie informacje codziennie, tak naprawdę słyszeliśmy ze strony azerskiej, ze strony tureckiej informacje, że Szuszy została zdobyta. Część też mediów krajowych o tym informowało i codziennie strona armeńska, w tym oficjalnie reprezentant Ministerstwa Obrony, dementował tą informację. Nie wiemy do końca, jak to realnie wyglądało. Czyli twoim zdaniem ta Szuszy była już wtedy zdobyta, wtedy kiedy jakby Ministerstwo Obrony mówiło nam nie, czy rzeczywiście do samego końca jakby strona armeńska jednak panowała nad miastem? Jaka jest prawda? To zależy, co rozumieć przez słowo zdobyte i panowanie nad miastem. Na pewno strona ormiańska nie panowała nad miastem już 5 listopada. Natomiast 7 listopada zaczęła się ewakuacja Stepana Kertu w związku z tym, że było zagrożenie, mimo że strona ormiańska wtedy nadal utrzymywała, że tylko, że panuje nad Szuszy, a jedynie grupa dywersyjna obeszła tam górę, tą, na której jest Szuszy, i zagroziła Stepana Kertowi. Natomiast no, nie wszyscy też wyjechali ze Stepana Kertu w ramach tej ewakuacji.
część ludzi została, ja z tymi ludźmi przedwczoraj rozmawiałem, wczoraj rozmawiałem z wieloma osobami, które zostały do końca w Stepanakercie. Między innymi z jedną kobietą, która powiedziała mi, że, no, że przygotowała sobie granat na wypadek, jeżeli wejdą do imię mieszkania Azerowie, no to przygotowała sobie granat gotowa do zdetonowania tego granatu. Nie uważam, żeby ta kobieta przesadzała. Myślę, że rzeczywiście miała ten granat i rzeczywiście była gotowa do tego. To nie była przesada. Natomiast w Szuszy nadal toczyły się walki do ostatniego momentu, ale sytuacja była krytyczna. Po tym jak zasadniczo sytuacja zaczęła się zmieniać w pierwszych dniach listopada, bo wcześniej rzeczywiście te zdobycze azerskie nie były imponujące. Poza Hadrutem, który został zdobyty na samym początku, nie było żadnych zdobyczy, jeżeli chodzi o tereny Górskiego Karabachu właściwego, a większość tych terenów zdobytych przesadzano, jeżeli chodzi o znaczenie opanowania doliny rzeki Araks i opanowania całej granicy z Iranem, ponieważ ta granica z Iranem nie miała większego znaczenia, bo tam i tak nie było komunikacji. Także tak, były takie pola wsie rzeczywiście zamieszkiwane przez Ormian i też tam też było bardzo dużo roli uprawianej, to ziemi. Natomiast przełom nastąpił w okolicach 4 listopada. No i to jest dość interesujące, że to się zbiega z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, które przegrał Donald Trump i nowa ekipa nowa administracja mogła być bardziej, że tak powiem, skłonna do uznania niepodległości republikanca. Oczywiście to jest dywagacja, ale ja tutaj nie chcę wnikać w spory dotyczące Biden-Trump, natomiast mogło to jednak mimo wszystko spowodować pewien niepokój Rosji. A jest teoria, że cała ta wojna była kontrolowana przez Rosję i przegrana była spowodowana ludźmi Rosji w Armenii i w Arcachu, a Nikol Paszynian został kozłem ofiarnym. Tak, ponieważ Nikol Paszynian od samego początku nie był korzystny dla Rosji, więc tutaj Rosjanie upiekli kilka pieczeni na jednym ogniu. Witku, pozwolisz, że jakby zadam to pytanie, jakby uszczegółowiając to, co mówisz, też tłumacząc tym osobom, które mogą nie wiedzieć, jaka jest sytuacja w Armenii. Tak naprawdę 2 lata temu mieliśmy rewolucję, no, którą można było nazwać antyrosyjską, ale wydaje mi się, że to co próbujesz też powiedzieć, to jest to, że nie było tak, że wojsko czy różne instytucje, czy jakieś siłowe, czy administracja, czy ministerstwo siłowe były tak naprawdę w pełni w kontroli Paszyniana. I rzeczywiście dzisiaj wielu Ormian, w tym osoby związane z aktualnym premierem, mówią, że mogła to być pewna zdrada, jak rozumiem, to chcesz powiedzieć, mogła to być pewna zdrada po to, żeby porażka Paszyniana spowodowała to, co dzisiaj się dzieje, czyli taka, powiedzmy, rewolucja, protesty na ulicach i potem, żeby Rosja na nowo umocniła się w tej sytuacji i to rzeczywiście wskazujesz też na rolę Stanów Zjednoczonych. Plotki, informacje o tym, że Kamala Harris, czyli senator z Kalifornii, no tam, gdzie Ormianie mają największą swoją diasporę, gdzie realnie mają decydujący głos w sprawie wyborów polityków i jej wieloletnia współpraca z diasporą armeńską jest faktem, ale czy sugeruje, że Rosjanie mogli się bać tego, że zwycięstwo demokratów mogłoby spowodować, że ta wojna nie mogłaby już dłużej trwać i na przykład wejście w jakiś sposób innych, nie rosyjskich mirotwórców, ale jakichś wojsk natowskich mogłoby pokrzyżować Rosjanom plany? Pamiętamy, że Mike Pence mówił o
czy Pompeo, przepraszam, mówił o skandynawskich siłach pokojowych, które miałyby być w Karabachu. Więc, ale opowiedz mi tylko, jako ekspert, jak oceniasz jakby to porozumienie? Czy ono było, jest realnie taką wielką porażką Armenii i czy on realnie oddaje to, co się działo w trakcie tej wojny? To jest może ostatnie pytanie dotyczące o to porozumienie pokojowe, które jakby, daj Boże, kończy tę wojnę, ale powiedz mi, jak to oceniasz? W sensie, czy to musiało się tak wydarzyć? Znaczy, tak, uważam, że Rosjanie mieli powody do obaw tutaj, że po wyborach reakcja Stanów Zjednoczonych będzie, że po wyborach Stany Zjednoczone mogą podjąć pewne bardziej zdecydowane działania. Ja zresztą rozmawiałem dwukrotnie przed wyborami w Stanach Zjednoczonych i przed tym przełomem z takim ekspertem karabaskim, byłem, bo po 9 listopada podał się do dymisji doradcą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Arcachu, Hrasią Arzumanianem, uważanym również za dość antyrosyjskiego w Arcachu. On zresztą opuścił Arcach niezwłocznie po podpisaniu tego porozumienia i wyjechał do Erewania. Wcześniej cały czas był nawet po ewakuacji był na terenie Górskiego Karabachu. Natomiast, no i on mi mówił, że na tym etapie przedwyborczym to, co Stany Zjednoczone zrobiły, czyli tam deklaracja, była taka deklaracja Pompeo w sprawie, że Ormianie powinni się trzymać. Była taka proormiańska deklaracja Pompeo. Niemniej moim zdaniem ta kolejna deklaracja dotycząca skandynawskich sił pokojowych, ona nie była praktycznie z nikim uzgadniana i ona była takim wystrzałem na wiwat, żeby zdobyć głosy ormiańskie i nic więcej. Natomiast po wyborach rzeczywiście, no, odwołałem się do Hrasi Arzumaniana, on spodziewał się, że po wyborach, jeżeli wojska Arcachu wytrzymają i będą powstrzymywać tą ofensywę azerbejdżańską, to Stany Zjednoczone podejmą dalej idące kroki. Również spodziewał się, że po wyborach, jeżeli zostanie zagrożona droga Korytarz Laciński, czyli droga południowa łącząca Stepanakert z Armenią, tak zwana droga życia, albo jeżeli zostanie zagrożony Stepanakert czy Shushi, to Amerykanie będą w sposób bardziej zdecydowany interweniować. No i kiedy następuje przełom wojny? Przełom wojny następuje w momencie, gdy całe Stany Zjednoczone są sparaliżowane debatą po wyborczą, kto wygrał, liczeniem głosów i nikt nie ma w głowie tego, co się dzieje na południowym Kaukazie. No, idealny moment na to, żeby to uderzyć i nie spodziewać się reakcji ze strony Stanów Zjednoczonych, a skoro Stanów Zjednoczonych, to również w ogóle Zachodu. Tutaj w tym momencie została de facto to porozumienie wyeliminowało rolę grupy mińskiej OBWE na rzecz, no, teoretycznie układu rosyjsko-tureckiego. Tutaj jakby Rosja zamiast dogadywać się z Stanami Zjednoczonymi i Francją, musi się teraz teoretycznie dogadywać z Turcją, ale turecka rola w tej kontroli sytuacji nie jest zbyt duża tak naprawdę. Jest Turcja
jest de facto zmarginalizowana całkowicie w odniesieniu do sytuacji w Górskim Karabachu. Większy sukces Turcja odniosła w odniesieniu do podporządkowania sobie Azerbejdżanu. Tutaj to jest fakt. Także Rosja tutaj wyszła z tego konfliktu całkowicie zwycięsko. Natomiast no, Armenia rzeczywiście przegrała tą, można powiedzieć, przegrała tą wojnę. Tutaj bardzo jeszcze niebezpieczne są te procesy związane ze wzajemnym rozliczaniem się, oskarżaniem o zdradę, ponieważ one mogą jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację wewnętrzną w Armenii. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Oczywiście konieczne jest przeprowadzenie rozliczeń, niemniej one mogą, jeżeli zdestabilizują sytuację, to będzie to tylko i wyłącznie coraz bardziej korzystne dla ponieważ na takiej arbitrem znowu po takiej destabilizacji będzie Rosja. Także ona będzie zdobywała coraz większą kontrolę nad sytuacją. Natomiast no, mówiąc szczerze, w tym momencie, w którym podpisano to porozumienie, to było ono już konieczne. Znaczy, dalsze walki po tym, jak była opanowana Szusza, no, dalsze walki mogły doprowadzić do jeszcze większych strat terytorialnych z opanowania Stepana Kertu. Także w tej chwili, no oczywiście, no tutaj Ormianie tego nie chcieli przyjąć do wiadomości, ani 9, ani 10. Była burza, był szok, było niedowierzanie. Zresztą no, wielu Ormian tutaj w Erwaniu nie miało pełnej świadomości tego, co się tam działo w Szuszy, ponieważ te wiadomości były, nie były do końca takie, to jest ostatnich dni, nie były do końca takie, jakie nie odzwierciedlały do końca rzeczywistości. Ale to też jest zrozumiałe, prawda? Informacja po prostu też była odczytywana także przez żołnierzy na froncie, więc nikt nie chciał, rozumiem, zmniejszać... Znaczy, jeżeli chodzi o żołnierzy na froncie, to zdania tutaj były różne, bo spotkałem się też dwa dni temu z no, na tych posterunkach przy samym Szuszy rozmawiałem z żołnierzami, którzy mówili, że ci, którzy protestują teraz pod parlamentem w Erwaniu, powinni przyjechać do pod Szuszy. Jeżeli uważają, że powinno się prowadzić dalej walki, to oni to powinni prowadzić dalej te walki. Oczywiście pod parlamentem byli też ludzie, znaczy, którzy... Wróćmy do tego pytania, bo przechodzimy do jakby tego kolejnego ważnego pytania, czyli co się następnie zdarzyło w Armenii. W trakcie takiego długiego wideo, takiego nagrywanego chyba z domu albo z biura, premier Paszinian takiego live'a na Facebooku robi, informuje obywateli o tym bolesnym porozumieniu. Jest to taki szok, diaspora na całym świecie siedzi przed internetem, przed komputerami, przed telewizorami, trochę jakby z przerażeniem patrząc, co się dzieje. Taki no, jeden z straszniejszych momentów w ogóle takiej nowożytnej historii Armenii. Informacje o stracie całego Karabachu, północnej części Karabachu, tak naprawdę nikt nie wie, nikt nie wiedział w tamtym momencie, co dalej. Następnego dnia na ulicach Jerewania pojawiają się młodzi mężczyźni. Trochę dziwnie, bo młodzi mężczyźni powinni być, szczególnie tacy waleczni, jak się okazało, powinni być raczej na froncie. Nikt nie stoi im naprzeciwko, bo jak sam pan premier mówi, wszyscy żołnierze, służby specjalne, policja była na froncie. Rzeczywiście tych służb na pewno musiało być mniej. Oni wchodzą do parlamentu, wchodzą do budynków rządowych, nawet wchodzą do pomieszczeń prywatnych premiera Paszyniana. No i zaczynają żądać zmiany tego porozumienia, zmiany tej umowy. I tak przez kilka następnych dni mają miejsce no całkiem spore, choć nie masowe protesty. Ty jesteś tam na miejscu w Jerewaniu. Opowiedz nam,
co to było? Czy to było właśnie taki może pucz sterowany, czy może rzeczywiście ludność jest jakby zdruzgotana tą informacją i próbuje jakimiś sposobami cofnąć? Czy to jest takie demokratyczne? Czy tam są jakieś siły, które mogą tym sterować? Co ciekawe, jakby ci młodzi mężczyźni wchodzą też do budynków mediów niezależnych, takich Radio Wolna Europa, taki armeński Azatuciun, tam dochodzi do pobicia dziennikarzy i tak dalej, i wielu takich jakby punktowo miejsc. Jesteś w tej chwili w Jerewaniu, opowiedz mi, co tam się dzieje, jaka jest sytuacja teraz polityczna w Armenii, czy twoim zdaniem premier Paszinian się utrzyma, no i właśnie, no i może też o tych teoriach spiskowych, a może i niespiskowych, które się dzisiaj na ten temat powtarza. Znaczy tak, przede wszystkim 9 listopada, po tym jak pojawiła się informacja o upadku Szuszy, to szykowany był przewrót, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. 17 prorosyjskich, prorosyjski przewrót, 17 prorosyjskich partii zażądało odwołania Paszyniana. Ta część opozycji, która nie jest prorosyjska, się od tego odcięła. Natomiast po tym, jak Paszynian podpisał porozumienie w sprawie rozejmu, no to tamta bardziej nacjonalistyczna czy narodowa opozycja odcięła się z kolei od Paszyniana. Natomiast mam wrażenie, że gdyby Paszynian nie podpisał rozejmu, to doszłoby do przewrotu, więc ten przewrot był przygotowywany już i można powiedzieć, że te nocne wydarzenia, one miałyby miejsce bez względu na to, tylko no, myślę, że gdyby Paszynian nie podpisał rozejmu, miałyby nieco inny charakter. Natomiast warto też to podkreślić, że ani armia, ani władze samego Arcachu, Arai Khartumian, no nie protestowali przeciwko podpisaniu tego porozumienia w sprawie rozejmu, wręcz przeciwnie, uważali, że należy je podpisać. Jedynie jedną z nielicznych osób w samym Arcachu, które były przeciwko podpisaniu tego porozumienia, był wspomniany przeze mnie Hlatsi Arzumanian, także tutaj, który reprezentuje taką opcję bardzo mocno antyrosyjską. I tutaj, czy rosyjsko-sceptyczną, no powiedzmy, no, żeby nie przesadzać. Dlatego jakby wskazywanie Paszyniana jako winnego tego porozumienia, podpisania porozumienia, jest nieporozumieniem. Również pewnym nieporozumieniem jest to, że na następny dzień prezydent Armen Sarkisian odciął się od tego porozumienia, tam poddano tak, pod wodę. On wskazywał, że on tego nie, nawet, że nie widział go na oczy, tak? I co jakby tak stawiał w głębi świetle premiera. Generalnie w tym czasie to porozumienie było już w pełni wprowadzone w życie, także nie było już odwrotu od tego porozumienia, po prostu rosyjscy mirotworcy wchodzili już do Górskiego Karabachu i co więcej, i to jest pewien paradoks, ci mirotworcy byli bardzo, bardzo wyczekiwani w Górskim Karabachu, bo bez nich nie można było podjąć tych operacji poszukiwawczych żołnierzy ormiańskich, którzy tam byli wciąż pod ostrzałem, znaczy w zasięgu ostrzału azerskiego. I tutaj jest niestety bardzo, bardzo smutna kwestia, niezwykle smutna, nawet nie tyle smutna, co wstrząsająca. Otóż wiele wskazuje na to, że dziesiątki,
żołnierzy ormiańskich w momencie podpisania rozejmu, rannych żołnierzy ormiańskich było wciąż żywych na tych terenach i oni przez następne dni powoli umierali z wykrwawienia się i z wyziębienia. Zresztą dzisiaj rozmawiałem z biskupem, z pełniącym obowiązki biskupa Arcachu, z biskupem polowym Armenii, który mi powiedział, że nadal nie ma do tych ludzi, część ciał wymieniono, natomiast nadal nie ma pełnego dostępu do tych operacji poszukiwawczych. Czerwony Krzyż pojawił się dopiero wówczas, gdy pojawili się Rosjanie i w ten sposób Rosjanie byli bardzo, bardzo wyczekiwani, ponieważ żeby móc rozpocząć te operacje poszukiwawcze. A Rosjanie się nie spieszyli, generalnie bardzo powoli rozstawiali swoje posterunki. Im wolniej rozstawiali, tym bardziej byli oczekiwani. Wróćmy tak do Jerewania, bo ty jesteś w tej chwili w Jerewanie. Czy ty czujesz tam, nie wiem, rewolucje, protesty ogromne? Powiem tak. Następnego dnia, 10 listopada, pod parlamentem było bardzo burzliwie, ale było może 100-200 osób w ciągu dnia. Także to nie był potencjał rewolucyjny. Oczywiście tutaj na Paszynianie w tej chwili niemal wszyscy wieszają psy. Jedni oskarżają go o zdradę, inni o to, że skonfliktował ze sobą Rosjan i przez to wszystko była ta wojna, bo to jest ta narracja, która została w tej chwili narzucona przez stronnictwa prorosyjskie, że próba zwrotu ku Zachodowi była bez sensu, bo Zachód niczego Armenii nie dał, nie pomógł, a tylko to spowodowało, działania Paszyniana spowodowały zlażenie sobie do siebie Rosji. Natomiast następnego dnia pod parlamentem głównie zgromadzeni byli ludzie nastawieni antyrosyjsko. Tam były głównie antyrosyjskie postulaty, hasła, ale też nie było tych ludzi zbyt wiele, także tutaj... Dobrze, bo mówisz o dwóch postawach, to jest ciekawe, bo jakby czytając media armeńskie, jakby to widzę takie dwie postawy. Jedna postawa, Rosja nas zdradziła, byliśmy wiernymi sojusznikami Rosji i ona nie obroniła naszego Karabachu, a po to trwaliśmy tyle nad przy Rosji, żeby nasz Karabach był obroniony. To jest jakby jedna postawa. A druga postawa to jest tak jak przed chwilą powiedziałeś, tak, że zobaczcie, jeżeli zrazimy do siebie Rosję, jeżeli zrazimy, a będziemy liczyć na tych Amerykanów, na ten Zachód, to nikt nas nie obroni. Która postawa jest wobec ciebie dominująca? Która postawa jest wobec ciebie prawdziwa? Jesteś tam, rozmawiasz z tymi Ormianami, bo to myślę, że to jest też kluczowe w zrozumieniu tak naprawdę sytuacji tych zwykłych Ormian. I też chciałbym, żebyś też trochę opowiedział o życiu w Stepanakercie, bo bardzo długo mieszkałeś tam i chowałeś się w tych schronach, ryzykując też życie. Chciałbym też, żebyś opowiedział o tym właśnie, jak ci ludzie podchodzili do tej wojny, jaki był ich stosunek do tego i czy te morale były wysokie, czy jednak wręcz przeciwnie. Mi jest trudno ocenić, która postawa dominuje, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie tutaj w Erewaniu. Zresztą ja w Erewaniu byłem bardzo krótko i wróciłem dzisiaj nad ranem ze Stepanakertu, a wcześniej byłem 8, 9, 10 i 11 wyjechałem z powrotem do Stepanakertu. Także mnie tutaj w Erewaniu nie było zbyt długo, a po tym podpisaniu 9-10 to byłem tylko jeden dzień tak naprawdę w Erewaniu. Natomiast powiem inaczej, Rosja ma w tej chwili wiele kart w ręku i mając kontrolę nad górskim
Karabachem, ma kontrolę nad Armenią. No, weźmy taki przykład. Dzisiaj miał przejść w ręce azerskie klasztor Dadivank, miała też przejść w ręce azerskie droga północna prowadząca przez Kalbedżar i nie przeszło to, ani jedno, ani drugie. Rosjanie pokazali, że mają skuteczne instrumenty nacisku na Azerbejdżan, że jeżeli coś postanowią, to Azerbejdżan się do tego podporządkowuje. I tutaj do Dadivanku nie weszli Azerowie, tylko że problem polega na tym, że jeżeli wygra opcja, i to będzie też podkreślane przez tą opcję prorosyjską, że jeżeli przeciwna opcja wygra, no to Rosjanie mogą wyjść z Dadivanku, zostawić Dadivank Azerom i wtedy będzie, a tutaj trzeba zrozumieć, że Dadivank jest niezwykle, niezwykle ważny dla wszystkich Ormian. Także Dadivank jest w tej chwili takim zakładnikiem. Rosja go ochrania de facto, tak to trzeba ująć. Być może będzie ochraniać również katedrę w Szuszy i tutaj znowu... Tutaj znowu Rosja zrobiła takie wyczekiwanie ze strony Ormian, bo Putin dzisiaj powiedział, że będzie otoczy osobistą opieką obydwie te świątynie. Przy czym póki co katedra w Szuszy cały czas jest w rękach azerskich, bo miasto jest w rękach azerskich. Inna sytuacja była z Dadivankiem, bo on miał zostać przekazany Azerom. No i teraz generalnie wytworzyło to taką sytuację, że wszyscy widzą w Putinie i w Rosji zbawiciela, który powinien nadejść, bo jeżeli nie nadejdzie, no to tam Ormianie do tej katedry w Szuszy nie będą mieli na pewno dostępu. I im więcej czasu mija tego wyczekiwania, tym coraz większy jest wiara. To jest, powiem tak, jak Borys Godunow zostawał carem Rosji, to kilkakrotnie odrzucał koronę carską, nie dlatego, że nie chciał tej korony carskiej, tylko że w tym czasie jego ludzie organizowali pielgrzymki na kolanach ludu, który błagał Borysa Godunowa o przyjęcie carskiej korony. I teraz taka sama jest sytuacja jakby wytwarzana w Armenii i w Arcachu w stosunku do tych klasztorów. Jest po prostu wyczekiwanie na Rosjan, wyczekiwanie na to, że Rosjanie wybawią te klasztory, te świątynie od Azerów, którzy już zdążyli zdewastować, pomazać antychrześcijańskimi napisami tą katedrę w Szuszy. Niestety nazwa tej katedry jest trochę zbyt trudna dla mnie do wymawiania, więc mówię katedra w Szuszy. Tutaj Rosjanie po prostu mają w garści. W tej chwili, jeżeli chodzi o połączenie Górskiego Karabachu z Armenią, no to droga południowa, która została obsadzona przez Rosjan, wciąż nie jest otwarta. Natomiast Rosjanie po prostu cały Kalbedżar miał zostać przekazany dzisiaj o północy Azerbejdżanowi i nie został. Po prostu droga północna nadal funkcjonuje, ma funkcjonować wstępnie dalej przez 10 dni, a potem się zobaczy, co Rosjanie dalej wymyślą. Rosjanie również wprowadzili znacznie więcej sprzętu wojskowego niż zostało uzgodnione z Azerbejdżanem i Azerbejdżan nie ma żadnych instrumentów, żeby się temu sprzeciwiać w Górskim Karabachu. Także
Natomiast jeżeli chodzi o nastroje ludności, o morale ludności, no w tych pierwszych tygodniach, nie, nawet nie dniach, w pierwszych tygodniach wojny było bardzo, bardzo wysokie morale. Później na początku, na przełomie października, listopada ono już zaczęło się troszeczkę zmieniać, ale mimo to było nadal można powiedzieć, że było bardzo wysokie. Ludzie w schronach organizowali nawet koncerty. Byłem na takim jednym koncercie. To było kilka dni praktycznie przed, to już było w listopadzie, kilka dni przed ewakuacją. I oczywiście sytuacja była trudna, natomiast w zasadzie wszystko działało w Stepanakercie do tych ostatnich dni. No gorzej było w innych miastach, w Martakercie, w Martuni. Natomiast w Stepanakercie wszystko działało. No oczywiście komunikacja miejska nie działała, natomiast no, też bardzo, bardzo charakterystyczna rzecz dla Arcachu, dla Stepanakertu, to, że wiele sklepów zostało opuszczonych i w wyniku bombardowań były wybite szyby, a mimo tego nikt nie grabił tych sklepów. Po prostu nikt nie sięgał po cudzą własność. To było bardzo, bardzo imponujące w tych dniach, że nie było żadnych grabieży tego mienia pozostawionego przez tych mieszkańców, którzy wyjechali, a w mieście zostało całkiem sporo ludzi, znaczy no, relatywnie sporo, jakieś 20, może nawet 30% mieszkańców Stepanakertu zostało w Stepanakercie. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację obecnie i nastroje obecnie, to są jakby dwie postawy. Ja wczoraj rano chodziłem po Stepanakercie i pytałem się ludzi o nastroje. Ci, którzy godzili się na to, żebym nagrywał ich, żebym robił wideo, mówili, że wychwalali Rosję i Putina pod niebiosa, że woleliby, żeby od razu Rosja wprowadziła mirotworców do Arcachu, jeszcze to nie byłoby całej tej wojny. Przy czym ja na przykład, jeśli chodzi o to, rozmawiałem też 9 listopada z jednym z ekspertów w Erewaniu, z ekspertem, który sam siebie określał jako raczej prorosyjskiego. I on mi mówił, że o ile miesiąc temu był przeciwny wprowadzeniu mirotworców do Arcachu, to teraz jest już za. Czyli ta wojna również wymusiła zmianę postaw i nawet jeżeli niektórzy ludzie dostrzegali, że Rosjanie ich zdradzili, że Rosjanie zdradzili Armenię, czy mają podejrzenia, że Rosja całą tą wojnę uknęła, żeby jakby zwiększyć swoją kontrolę zarówno nad Armenią, jak i nad całym Południowym Kaukazem. W wyniku tej wojny również zwiększyła się kontrola Rosji nad Azerbejdżanem. Wpływy Rosji paradoksalnie, ale tak jest. To ci ludzie, nawet jeżeli to dostrzegają, to dostrzegają również to, że w tej chwili Armenia nie ma wyjścia, ponieważ Rosja wszystko kontroluje, ma wszystkie karty w ręku, więc inna opcja. Generalnie w momencie tych klęsk na początku listopada, pogarszającej się sytuacji, jeżeli chodzi o walki, no, coraz więcej osób zaczęło przyjmować to, że trzeba wprowadzić mirotworców. Natomiast ja się, nie wszyscy jednak w Stepanakercie byli takimi entuzjastami. Jak byłem na bazarze, to niektórzy w ogóle nie chcieli rozmawiać, a niektórzy zgodzili się, ale nie do kamery i mówili, że
nie sądzą, żeby ludzie tak szybko wracali do Stepana Kertu, że niektórzy wracają, żeby zobaczyć, jaka jest sytuacja, niektórzy wracają, żeby zabrać swoje rzeczy. No dzisiaj co innego mówił mi biskup polowy Armenii, który pełni obowiązki teraz biskupa Arcachu. Biskup Arcachu, ten Pagref Martyrosjan, on w tej chwili jest w Erywaniu, ponieważ jego stan zdrowia jest fatalny. On spędził cały czas z wiernymi w podziemiach katedry tam w czasie bombardowań, także to mocno wpłynęło na jego zdrowie. Więc biskup mi mówił, że ludzie wracają jednak. Twierdził, że dzisiaj wróciło 500-600 osób do Stepana Kertu, 11 autobusów przyjechało i że spodziewają się kolejnych autobusów. Dzisiaj też była po kilkudniowej przerwie pierwsza msza w cerkwi w Stepana Kercie, w której uczestniczyło około 50 osób. Także jakoś to życie wraca do normy. Natomiast no niektórzy jednak obawiają się, mają poczucie niepewności, jak to będzie z tą kontrolą rosyjską, jak to będzie z kontrolą azerską. Po prostu obecność, ludzie, którzy pamiętają początek wojny, gdy z Szuszy cały czas był bombardowany Stepanakert, boją się tej bliskości Azerów. No i też warto to podkreślić. No, azerska propaganda twierdziła i twierdzi, że walczy tylko z separatystami, a tak zwani pokojowi Ormianie mogą sobie spokojnie żyć w Azerbejdżanie i rzekomo żyją. No jest to totalna bzdura i absurd. Żaden Ormianin, nie spotkałem jednego Ormianina w Arcachu, który widziałby taką możliwość, by żyć pod rządami azerbejdżańskimi. Także jest to całkowicie wykluczone. Tak, bo to wjazd Ormianina do Azerbejdżanu kończy się zazwyczaj po prostu więzieniem i nawet osoby z ormiańskim nazwiskiem, z francuskim czy polskim paszportem no raczej w Azerbejdżanie by nawet nie mogli do Azerbejdżanu wjechać. Nie? To jest oczywiste, każdy to rozumie. Ja bym chciał jeszcze, jakby weszliśmy już w takie pola tej geopolityki i też myślę, że słusznie, ale jeszcze chciałbym cię zapytać tak bardziej osobiście, co się dzieje, kiedy w środku wojny w Stepanakercie, w Karabachu przychodzi polski dziennikarz? Jak ludzie na ciebie reagowali? Czy ty masz tam przyjaciół, czy w jakim języku się z nimi porozumiewałeś? Ja tak jestem też tak ciekawy, tak osobiście też tego, jak czy wielu tam było dziennikarzy, czy wy jakby dziennikarze trzymaliście się razem, jaki był wasz stosunek do tej wojny? Czy spotkałeś też innych polskich dziennikarzy tam na miejscu? Bo no, wydaje mi się, że jesteś chyba jedynym dziennikarzem polskim, który tam jest na miejscu i który stamtąd na żywo nadaje. Ale jakbyś mi opowiedział trochę też od kuchni, jak to wyglądało, szczególnie wtedy, kiedy ty nie spędzałeś między schronami, a jednym czy drugim jakby jednym czy drugą tam rozmową z wojskowymi. Jak to wyglądało? No parę razy byłeś też bombardowany. Jakbyś też mógł opowiedzieć o tym, jak ta codzienność wyglądała, ta wojenna? Znaczy tak, najpierw wyjaśnię, nie jestem jedynym polskim dziennikarzem tutaj, chociaż no nie ma też tłumów polskich dziennikarzy, jest w tej chwili zresztą został w Stepanakercie Paweł Pieniążek, który przyjechał trochę później niż ja, był jeszcze przez kilka dni Maciej Stanik, także nie jestem jedynym. Natomiast jeżeli chodzi o język, to też nie ma większego problemu, ponieważ no, rozmawiałem po rosyjsku. Nie jest większy problem. Chociaż no, nie wszyscy Ormianie rozmawiają po rosyjsku. Niektórzy rozmawiają słabo, także czasem niektórzy oficjele
nie chcą rozmawiać po rosyjsku, bo uważają, że powinni rozmawiać, powinni oficjalne wypowiedzi dawać po ormiańsku. Także natomiast jednak rosyjski jest w miarę dość powszechnie rozumiany w Arcachu. Ludzie reagowali bardzo dobrze, na mnie. Generalnie spotkałem też ludzi, którzy kiedyś tam byli w Polsce, czy to jeszcze w czasach radzieckich, czy później. Reakcji na Polskę jakichś negatywnych nie spotkałem absolutnie. Spotkałem też zresztą polskiego Ormianina walczącego. No, nie chciałbym na razie rozwijać tego wątku, bo nie wiem na ile on sobie to życzy, ale on uczestniczył również wśród tych osób, które bardzo, bardzo coraz bardziej nerwowo, desperacko próbowały rozpocząć poszukiwania, bo też tam jego bardzo bliski krewny znajdował się w tych, pozostał tam na tej, poza tą linią, tak, wśród zaginionych. Także jeśli chodzi o dziennikarzy, w Stepanakercie funkcjonowało centrum medialne, gdzie wszyscy dziennikarze się spotykali. Początkowo było ich więcej, potem ta liczba malała, im bardziej było szczeliwany Stepanakert, tym liczba dziennikarzy malała, bo wyjeżdżali. W ostatnim momencie do ewakuacji pozostało może z 20-30 zagranicznych dziennikarzy i drugie tyle ormiańskich i karabachskich dziennikarzy. Także generalnie relacje między dziennikarzami były bardzo dobre. Także tutaj były bardzo, bardzo dobre. Tam jest też znany youtuber, który też był w Karabachu. On tam nagrywał taki film, też opowiadał o tych spotkaniach. Wróćmy tak, do... Tak, zapomniałem, bo mówiłem o Polakach, o dwóch, tak, jeszcze był, ale jeden dzień był na początku wojny, był jeszcze tak Fazowski, bloger. Tak, właśnie. No właśnie o nim właśnie mówiłem. Pomówmy o tej geopolityce. Wczoraj w trakcie bardzo ciekawej dyskusji z udziałem ambasadora Nowakowskiego i Marka Budzisza, debaty Nowej Konfederacji, panowie tam postawili taką tezę, że w tej wojnie wygrali wszyscy poza Armenią. Ty jakby trochę inną tezę stawiasz, idąc za ambasadorem Nowakowskim, który jest znanym ekspertem do spraw Armenii. No on wskazywał, że Turcja wygrała, bo pojawiła się jako pewien gracz ważny na południowym Kaukazie i też w pewnym sensie może nie podporządkowała, ale na pewno zdobyła serce Azerów i Azerbejdżanu. Rosja, która zyskała coś, czego na co nie mogła wcześniej liczyć, bo zarówno Armenia, jak i Azerbejdżan nie chcieli rosyjskich wojsk tam na miejscu. Azerbejdżan, bo jednak ta dyktatura, ten reżim zyska poparcie społeczne i myślę, że przez następne dekady ten reżim na tym sukcesie będzie mógł budować dalej swoją władzę. Czyli zyskują wszyscy poza Armenią i Zachodem, który został pokorzony, bo sposób, w jaki Władimir Putin zaprosił europejskich dyplomatów z grupy mińskiej, żeby im opowiedzieć, co się stało w Armenii, jest po prostu pokażające zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i Francji. Zresztą Francja została fatalnie upokorzona w całym tym sporze. Emmanuel Macron, który obiecywał tutaj wsparcie i wygrażał palcem Erdoganowi, po prostu został w tym całym konflikcie
ośmieszony, co też pewnie będzie miało swoje reperkusje w roli NATO w Turcji, bo we Francji zwraca się uwagę na to, że należy teraz zastanowić się nad tym, jakie wewnątrz NATO mogą czekać reperkusje Turcji za ten układ jednak z Rosją. No, chciałbym, jestem ciekaw Twojej opinii właśnie, kto jest zwycięzcą tej wojny, kto jest przegranym. Ty w swoich tekstach zwracasz uwagę na to, że jednak jest to też pewna porażka Azerbejdżanu, który ma na swoich granicach rosyjskie wojska, a myślę, że Polacy to doskonale rozumieją, że rosyjskie wojska, nawet pokojowe, są trochę jak to właśnie krzesło, tylko że krzesło elektryczne. Tak? W sensie, że nie wiemy, co będzie. Sam wskazujesz na to, że tych umów na pewno nie będzie się dotrzymywać. Jaka jest twoja opinia w tej geopolitycznej układance? I też chciałbym, żebyśmy wrócili też do sytuacji Polski, bo jeżeli na naszych oczach, w tej takiej jednak największej wojnie od, myślę, wojny w Gruzji, bo Ukraina jednak nie była taką klasyczną wojną, jakby mamy sytuację, w których Rosja dogaduje się regionalnie z członkiem NATO i jakiś układ jakby w kontrze do NATO tworzy, no dla Polski, która no może nie ma sytuacji jak Armenia, ale liczy na to wsparcie szerokie NATO i ma też kilka państw, no choćby Niemcy, które mają dobre relacje z Rosją na swojej zachodniej granicy, to takie mikroukłady, które się zadziały między Rosją a Turcją, powinny być dla Polski jakąś nauką, a może i nauczką. No, jestem ciekaw Twojej opinii, dużo też o tym pisałeś. Kto jest zwycięzcą, kto jest przegranym na tej geopolitycznej szachownicy? Więc tak, na pewno rzeczywiście Armenia jest przegraną i to nie ulega wątpliwości. Straciła i to może nawet nie dlatego, że straciła te terytoria w Arcach. Większość tych terytoriów Armenia była gotowa oddać Azerbejdżanowi w zamian za uznanie Arcachu. Problemem jest utrata Kalbedżaru i tej części między Hatrutem i Szuszy, przede wszystkim Szuszy. To jest bolesne dla Armenii. Natomiast, czyli powiedzmy, że ponad połowa tych terenów, które Azerbejdżan zajął, to nie jest problem tak naprawdę dla Armenii, gdyby oczywiście, czy nie byłby problem, gdyby jednocześnie Azerbejdżan zadeklarował uznanie Arcachu, czy prawo ludności Arcachu do samostanowienia. Natomiast znacznie bardziej, znaczy większą porażką dla Armenii jest to, że stała się, weszła pod pełną kontrolę Rosjan, bo to Rosjanie teraz kontrolują bezpieczeństwo Górskiego Karabachu. Wcześniej ta strefa buforowa dawała to bezpieczeństwo. Teraz Rosjanie to kontrolują. Rosjanie też będą kontrolować drogę między Nachiczewanem i de facto Turcją a Azerbejdżanem, czyli coś, o czym marzyła Turcja w 20 roku i co ZSRR, Lenin ze Stalinem byli gotowi oddać Turcji, a do czego nie doszło dzięki walecznej postawie generała Nejde, który, bo przypomnę, że jest taki region Zangezor na południu Armenii, który zgodnie z umowami bolszewicko-tureckimi w 20 roku miał być częścią Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a dzięki powstaniu generała Nejde został przyłączony jednak do Armenii. Natomiast także tutaj to jest głównym problemem dla Armenii.
Natomiast oczywiście też zdecydowanie nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Rosja jest tutaj triumfatorem i każdy, kto mówi inaczej, no jest jakby oderwany całkowicie od rzeczywistości i po prostu nie wie, o czym mówi. Zwłaszcza teza, że poprzez wprowadzenie wojsk do Górskiego Karabachu kontrola, że zacytuję, kontrola, zakończyła się tania kontrola Rosji nad Południowym Kaukazem, jest tezą absurdalną, ponieważ na takiej samej zasadzie można by powiedzieć, że jeżeli by Rosja założyła bazę wojskową w Grodnie, pod Grodnem, no to skończyłaby się tania kontrola Rosji nad Białorusią i można to według tej logiki, tej absurdalnej logiki uznać za sukces Polski, tak? Sukces Polski, jeżeli będzie rosyjska baza na Białorusi przy granicy z Polską. Więc no, to jest dość absurdalne. Zresztą jeszcze tą absurdalność podkreśla również to, że Rosjanie już teraz wprowadzają znacznie więcej swoich sił niż było uzgodnione. Ciężki sprzęt, czołgi, które nie miały tam się pojawić, pojawiają się. Pojawiają się posty w miejscach, których nie miało ich być, na przykład przy Dadiwanku. Także Rosjanie rozszerzają tą swoją strefę. Zresztą jest wiele wskazuje na to, że tam będzie potężna baza rosyjska, tam będzie potężna obecność rosyjska w Arcachu. Także Rosjanie stamtąd nie wyjdą na pewno. Natomiast Rosjanie też nie dopuszczą, z tego co wiem, nie jest planowane dopuszczenie Turcji do jakichkolwiek patroli na wzór tych wspólnych patroli turecko-rosyjskich w Syrii. Czegoś takiego według wstępnych deklaracji, które słyszałem od rosyjskich mirotworców, czegoś takiego nie będzie w Karabachu. Rola Turcji zostanie ograniczona do udziału w centrum, tym pokojowym centrum operacyjnym, które będzie się znajdowało w Azerbejdżanie, na terenie Azerbejdżanu. Także ani Turcja, ani Azerbejdżan, bo tutaj też oczywiście nie zostało w tej umowie określone przyszły status dotychczasowej Republiki Arcachu, przy czym oczywiście ten status będzie taki sam, przy czym jedynie to się zmieni, że Rosja będzie decydowała, kto będzie rządził w Republiką Arcach. Natomiast generał Muradow, głównodowodzący sił rosyjskich w Górskim Karabachu, pierwszego dnia po przybyciu spotkał się z prezydentem Arcachu, Arajkiem Harutunianem, co również wzburzyło Azerów, którzy jednak nie mają żadnego instrumentu, żeby temu przeciwdziałać. I takich niespodzianek Azerowie będą jeszcze mieli bardzo, bardzo dużo. Także tutaj azerska czy turecka rola na terenie tym terenie, który pozostał pod kontrolą Arcachu, będzie zerowa. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Natomiast Rosjanie, tak jak tutaj widać, już jakby zmieniają zasady tego porozumienia nikt, ani Azerbejdżan, ani Turcja, no nie mają instrumentu przeciwdziałania temu, no bo nie zaczną walczyć z rosyjskimi siłami na terenie Arcachu. Między innymi nie zaczną robić tego dlatego, że wtedy nici będą z obiecanej drogi Nachiczewan Azerbejdżan, to Rosjanie będą decydować o tym, czy ta droga będzie otwarta, czy zamknięta. Zresztą tej drogi jeszcze nie ma. Zobaczymy, jak to rozwiążą Rosjanie. Rosjanie też mają rzekomo budować nową drogę
z Gorisu do, przez Lacin do tą południową drogę do obok Szuszy do Stepana Kertu. Jak będzie wyglądać ta budowa, to też jest kwestia otwarta i czy na przykład ze względu na to, że będą ją budować w nieskończoność, to nie zostanie też w nieskończoność utrzymana kontrola rosyjska nad Kalbedżarem i nad korytarzem tym północnym. Także tutaj wiele jest tych niewiadomych znaków zapytania. Natomiast wszystko to pokazuje na jedno, że tak, jeżeli chodzi o Azerbejdżan, ja rzeczywiście nie zgadzam się z tym, że Azerbejdżan osiągnął sukces. Azerowie nie do końca prawdopodobnie zrozumieli dokładnie warunki tego porozumienia i będą powoli je poznawać i będą powoli przeżywać duże rozczarowanie. Ja jeszcze też przypomnę, że oczywiście tak, zdobycie Szuszy dla Azerów jest dużym sukcesem, tylko że jeżeli Putin zrealizuje swoją obietnicę daną Ormianom, że otoczy osobistą opieką katedrę w Szuszy, no to będzie oznaczało to, że tam wejdą po prostu rosyjscy żołnierze, bo inaczej nie da się roztoczyć tej opieki, inaczej Ormianie nie będą chodzić do tej katedry, bo nie będą mieli bezpiecznego dostępu. A jeżeli Rosjanie będą kontrolować Szuszy, no to będzie kolejna klęska. Tak naprawdę to ten jedyny, największy sukces Azerbejdżanu w tej wojnie okaże się klęską. I wtedy Azerowie będą zadawać sobie pytania, czy nie można było tego samego osiągnąć bez tej wojny, która kosztowała życie, no, lekko licząc kilku tysięcy, a niektórzy mówią nawet kilkunastu tysięcy osób, żołnierzy azerskich. Czy nie dałoby się tego osiągnąć negocjacjami z Armenią? No, warto też zwrócić uwagę, że w tych komentarzach azerskich tuż po podpisaniu rozejmu oni byli przekonani, że oni przejmują kontrolę, praktycznie po prostu uzyskują kontrolę nad całym Górskim Karabachem, że wszystko wraca do tego, jak było dawniej, za sowieckich czasów. Tyle, że nie ma już Moskwy jakby, tak? A tutaj jest zupełnie inaczej, nie zyskują de facto, co więcej. Alijew, który jeszcze kilka dni wcześniej zapowiadał, że jedyne, na co Ormianie mogą liczyć w Azerbejdżanie, prawda, po tym jak Górski Karabach zostanie ponownie włączony w Azerbejdżan, to jest samorząd, jakiś samorząd kulturalny. Oczywiście Ormianie na to, których pytałem się o to wówczas, to wyśmiewali to, bo nikt nie wyobrażał sobie w ogóle życia pod rządami Alijewa. Wszyscy by wyjechali i też Rosjanie też doskonale o tym wiedzą, że jeżeli byłby jakikolwiek, chociaż minimalny wpływ azerski na rzeczywistość na tych terenach, które pozostały w Arcachu, na Stepanakert na przykład, no to Ormianie po prostu tam nie wrócą do tego miasta. A jeżeli Ormianie nie wrócą, to nie będzie tego zakładnika, to Rosja straci ten element nacisku na sytuację w Erewaniu. A więc Rosjanie muszą zrobić wszystko, żeby ludzie wrócili do Stepanakertu, a to oznacza, że tam nie może być żadnych wpływów azerskich. I Azerowie powoli będą dostrzegać to, że te warunki tego rzekomego zwycięstwa nie są takie, jak im się wydawało w momencie, gdy całowali portrety Alijewa. To jest po pierwsze. Po drugie, no tutaj warto pamiętać o tym, że reżim Alijewa jest oceniany jako jeden z najgorszych reżimów na świecie. On jest oceniany według rankingów. To nie jest moja subiektywna opinia, tylko to wynika z raportów Freedom House, gdzie on jest oceniany w pierwszej 15 najgorszych reżimów na świecie. To jest opinia Reporterów Bez Granic, gdzie jest na bodajże 160 którymś miejscu na 180 kilka państw, podmiotów ocenianych.
Także dotychczas Górski Karabach był takim fakt, że Ormianie w narracji azerskiej okupują Górski Karabach, był takim tematem dyżurnym, który odwracał uwagę od problemów wewnętrznych, a teraz mogą się zacząć trudne dni dla Alijewa, wbrew pozorom. Ponadto tutaj na to, że nie jest to bynajmniej sukces Azerbejdżanu, wskazuje fakt, że pewne siły azerskie w ostatniej chwili próbowały nie dopuścić do zawarcia tego porozumienia. Tylko w ten sposób można wytłumaczyć zestrzelenie rosyjskiego helikoptera w momencie, gdy kolumna wojsk rosyjskich już kierowała się w stronę Karabachu. No to była desperacka próba azerska, żeby nie dopuścić do tego, co wszyscy tutaj nazwali później sukcesem Azerbejdżanu. A więc nie wszyscy Azerowie uważali, że to jest sukces. Wielu Azerów chciało prowadzić walkę dalej do osiągnięcia pełnego sukcesu, czyli opanowania całego Górskiego Karabachu. Stepanakert pod kontrolą rosyjską nigdy już nie będzie pod kontrolą azerską i Alijew ma tego doskonałą świadomość. No chyba, że Rosja przestanie istnieć, to wtedy będzie zupełnie nowe rozdanie, ale to też niekoniecznie dobre dla Azerbejdżanu, bo wcześniej Turcja może przestać istnieć, różne rzeczy mogą przestać istnieć. Także, to będzie oznaczało całkowitą zmianę mapy świata. Także tak to wygląda ze strony Azerbejdżanu. Natomiast jeżeli chodzi o Turcję, to tutaj Turcja, dwie rzeczy Turcja zyskała. I to jest moim zdaniem nie tyle wpływy na zasadzie braterskiej miłości ze strony Azerbejdżanu, ale właśnie to, że podporządkowała sobie Azerbejdżan. Tam w elitach Azerbejdżanu w ostatnim czasie zaszły czystki, które doprowadziły do wprowadzenia tureckich ludzi. Niemniej fakt, że Alijew uznał rolę Rosji niejako, mimo że wcześniej sugerował, że Rosja jest sojusznikiem Armenii, to mimo to uznał rolę Rosji jako mediatora, no pokazuje, że Alijew uznał, że to Rosja jest hegemonem na Południowym Kaukazie i Turcja może mieć tyle wpływów, na ile Rosja na to pozwoli. Rosja nie dopuściła Turcji do podpisania, żeby Turcja była czwartym sygnatariuszem tego porozumienia. Rosja nie pozwoliła na to, żeby Turcy w jakikolwiek sposób byli obecni na terenach zamieszkanych przez Ormian. I Turcja się na to zgodziła, bo nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Turcja musiała się zgodzić na to porozumienie. Więc Turcja się zgodziła na to, że będzie podpisane porozumienie, którego ona nie jest stroną, czyli na wykluczenie jej z tego porozumienia. Natomiast oczywiście, że to zwiększanie tej współpracy turecko-rosyjskiej nie jest korzystne dla takich krajów jak Polska. Natomiast jeszcze bardziej będzie niekorzystne dla takich krajów jak Ukraina, które mylnie odczytują te relacje turecko-rosyjskie i uważają, że relacje turecko-rosyjskie mają dwie cechy charakterystyczne. Z jednej strony są one, z jednej strony jest to współpraca, z drugiej strony jest to rywalizacja. Ale ta rywalizacja opiera się na jednym założeniu, że mamy pewne obszary, gdzie rywalizujemy, dążymy do podziału tortu, rywalizujemy po to, żeby podzielić tort i po to,
żeby ten tort był tylko dzielony między nami, eliminujemy wszystkich innych. Tak jak tutaj na Południowym Kaukazie teraz został wyeliminowany Zachód, który się rzeczywiście całkowicie skompromitował swoją bezczynnością. Natomiast jeżeli też warto zwrócić uwagę, że tam, gdzie pojawia się rywalizacja rosyjsko-turecka, ta rywalizacja, współpraca rosyjsko-turecka, tamte obszary przekształcają się w teorię, terytoria chaosu. Więc jeżeli ktoś uważa, że na przykład współpraca turecko-ukraińska doprowadzi do tego, że będą jakieś rozpad Rosji i tak dalej, i tak dalej, to buja w obłokach, bo ani Turcja nie przeniesie tej rywalizacji, tych sporów na terytorium Federacji Rosyjskiej, ani Federacja Rosyjska na terytorium Turcji. Te spory będą toczone na terenach tych państw, które nieopatrznie zgodzą się same na bycie włączonych w terytorium tego wzajemnego docierania się i ścierania się tych dwóch państw. A więc Ukrainę, jeśli będzie kontynuować te swoje mrzonki o współpracy z Turcją, czekają znacznie większe problemy i znacznie gorsza wojna niż ta, która się tam teraz toczy. Mam nadzieję więc, że Polska nie pójdzie tym śladem, bo może się to też skończyć tragicznie dla Polski. Panie redaktorze, tam jeszcze oczywiście warto wspomnieć o tych dwóch. Czy mam jeszcze chwilę, żeby odpowiedzieć na kilka pytań tutaj z Facebooka? Tak, tak. Jasne. Ja już, znaczy tam warto też wspomnieć o tych dwóch państwach. Myślę, że należy się jeszcze widzom. Właśnie Gruzja, która tuż pod koniec wojny była zmuszona udostępnić swoją przestrzeń powietrzną dla Rosjan, ale Gruzja, która zachowała pewien dystans równy, wydaje mi się, do obu państw. Iran, który w pewnym momencie chciał wziąć udział w tym podziale. To, co pan redaktor zwrócił uwagę, że no jednak ta strategia rzeczywiście była faktem, tak, że Rosjanie i Turcy zrobili wszystko, żeby na Iranu i Zachodu zabrakło w tej relacji. Na pewno zarówno Gruzja, jak i Iran są poszkodowane całą sytuacją. Gruzja dlatego, że ma wojska rosyjskie bardzo duże na południu, na południu swoich granic. Iran dlatego, że traci pewną przestrzeń kontroli nad tym, ponieważ no, jedyna droga wtedy z Nachidziewanu do Azerbejdżanu właśnie musiała przejeżdżać przez Iran, więc Iran rzeczywiście też na tej relacji traci. Czy jeszcze, może na koniec bardzo krótko, czy pan redaktor ma jakieś opinie na temat tego właśnie, jak Iran jeszcze może się zachować w tej sytuacji, jak Iran postrzega tą sytuację? Warto też zwrócić uwagę, że relacje armeńsko-irańskie były bardzo dobre w ostatnich latach i bardzo kiepskie i trudne były te relacje azersko-irańskie. No Iran bardzo tutaj mocno chciał wejść, wysuwał jakieś swoje plany pokojowe. Generalnie przy czym w tej wojnie postawa Iranu nie była już tak jednoznacznie proarmeńska. No tutaj nawet Ali Chamenei, który notabene jest etnicznym Azerem, chociaż ci Azerowie irańscy w wymiarze etnicznym są zupełnie kimś innym niż Azerowie z Azerbejdżanu. Tak naprawdę Azerbejdżan jako państwo przywłaszczył sobie. To jest dłuższa, nie ma w tej chwili czasu na rozwinięcie tego wątku. Niemniej Iran no tutaj podkreślał, że sam Ali Chamenei podkreślał, że spór powinien być rozwiązany z zachowaniem integralności terytorialnej Azerbejdżanu, co nie było takie korzystne dla Ormian, chociaż Ormianie mnie przekonywali, że te deklaracje irańskie
takie proazerskie są nie odzwierciedlają tego, co de facto robi rząd Iranu w relacjach z Armenią. Natomiast no, rzeczywiście Rosjanie postanowili zupełnie zignorować Iran. Iran zapewne chciał, żeby grupa mińska OBWE została zastąpiona formatem astańskim, czyli tym trójkątem Iran, Turcja, Rosja. Natomiast Rosja miała inne plany, zupełnie niedopuszczenie tutaj do Iranu do tej rozgrywki, natomiast Turcję dopuszczenie na zupełnie innych zasadach niż w formacie astańskim. Takie pytanie o tych, o te osoby, które musiały, bo sporo terenów Ormianie, na których mieszkali do tej pory Ormianie, musi być oddana, bo już oddała dzisiaj wieczorem, to dzisiaj oddano Azerbejdżanowi. Widzieliśmy obrazki osób palących swoje domy przed opuszczeniem terenów, w których mieszkali od setek tysięcy lat. Jaki jest los tych ludzi? Co się z nimi dalej stanie? Czy ci uchodźcy trafią do Armenii? Czy ci uchodźcy może zamieszkają w Stepanakercie, a może właśnie nie wiem, będą wyjeżdżać w ogóle z Armenii? Czy ma pan redaktor jakieś informacje? Co z losem tych ludzi? Czy pan widział jakieś konwoje? Czy w Jerewaniu widział pan jakieś domy dla uchodźców? Wiemy też, że ci ludzie mieszkają w hotelach, które są aktualnie puste z powodu wojny COVID-u. To jest takie pytanie, które mam tutaj z publiczności. Znaczy tak, ja wiem, że są tutaj takie miejsca, schroniska dla tych uchodźców. Ja tak jak powiedziałem wcześniej, no dzisiaj mija 35 dzień mojego pobytu na terenie Armenii i Arcachu, niemniej na terenie w Erewaniu w tym czasie no, byłem bardzo, bardzo krótko, więc nie byłem w takich miejscach. Ja zdecydowanie większość czasu spędziłem w Arcachu. Natomiast wczoraj, jeżeli chodzi o ludzi uciekających z Kalbedżaru, no to nikt się nie kierował, wszyscy się kierowali w kierunku Wardenisu, w kierunku Armenii. Nikt się nie kierował w kierunku Stepanakertu. W Stepanakercie sytuacja jest wciąż ciężka, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Nie ma ciepłej wody, bo został zbombardowany gazociąg, który jest na terenie, to uszkodzenie gazociągu jest na terenach kontrolowanych przez Azerbejdżan i Azerbejdżan nie pozwala na naprawienie gazociągu, więc ciepłej wody nie ma w Stepanakercie. Czasem w ogóle nie ma wody, są problemy z elektrycznością, są problemy z połączeniami telefonicznymi, są problemy z internetem. Także no, sytuacja w Stepanakercie jest bardzo ciężka i nie ma tam warunków na przyjmowanie uchodźców i oni wiedzą to doskonale, więc kierują się do Armenii. Natomiast czy będą wyjeżdżać z Armenii dalej, no to jest kwestia otwarta, pytanie otwarte. Ja z tymi, z którymi rozmawiałem, no mówili, że jadą do Armenii. Także nie wiem, czy to jest odpowiedź na całe pytanie, czy tam jeszcze było coś w tym pytaniu. Nie, myślę, że to jest tyle. Kolejne pytanie, panie Witoldzie, jak pan widzi przyszłość Górskiego Karabachu, terenów znajdujących się pod kontrolą rosyjskich mirotworców po upływie 5-letniego okresu? Czy to w ogóle jest możliwość, że po nim Rosjanie opuszczą to miejsce? Nie, chciałbym zobaczyć miejsce, które odpuścili rosyjscy mirotworcy. Nie ma takiego miejsca na ziemi i nie będzie. No, nie ma instrumentu takiego. No, chyba, że Zachód nagle uzna Republikę Arcach, to wtedy może to zmienić, ale no, nie wiem na ile w tej chwili Rosjanie zrobią wszystko, żeby władze i Arcachu, i Armenii były z nimi związane. I nie wiem, na ile to nie skomplikuje relacji z Zachodem. Rosjanie będą chcieli blokować
zahamować relacje Arcachu i Armenii z Zachodem, usunąć polityków opowiadających się za jakąś dywersyfikacją relacji. To nie chodzi o to, żeby relacje z Rosją były złe, tylko o to, żeby zablokować jakiekolwiek relacje z Zachodem. Więc natomiast no jeżeli przy tych warunkach, jakie są obecnie, na pewno ani Turcja, ani Azerbejdżan nie mają instrumentów do tego, żeby po 5 latach cokolwiek tu zmienić. Będą ci mirotwórcy dalej. Także ten okres 5-letni to ja bym do tego akurat nie przywiązywał specjalnej wagi. Czyli też myślę, że też Zachód pewnie będzie mieć jeszcze jakieś narzędzie oddziaływania. Mówił Pan o tym, że takim ważnym narzędziem oddziaływania jest uznanie Republiki Arcachu, choć mam wrażenie, że w tej sytuacji jest to dużo, dużo trudniejsze niż przed wojną, niż przed 40 dniami, kiedy jeszcze tej wojny nie było i kiedy Armenia... Z całą pewnością, jeszcze innym rozwiązaniem byłoby uznanie Republiki Arcachu, to takim paradoks powiem, ale uznanie Republiki Arcachu przez Azerbejdżan, bo jeżeli by do tego doszło, no to obecność rosyjskich mirotwórców w Górskim Karabachu straciłaby jakikolwiek sens. Natomiast no, Azerbejdżan oczywiście w tej chwili, w najbliższych latach Azerbejdżan tego nie zrobi, natomiast no, powinien Azerbejdżan pomyśleć nad tym, czy naprawdę tak bardzo nienawidzi Ormian, że woli, żeby za wszelką cenę Arcach nie był kontrolowany przez Ormian, tylko przez Rosjan, mimo że w tej sytuacji i tak nie ma żadnego wpływu na sytuację w Arcachu. Jasne. Czy ostatnie pytanie. Czy uważa Pan, że pokój na południowym Kaukazie na razie zagości i to ile to może jeszcze potrwać? Po ostatniej wojnie w latach 90. mieliśmy spokój do 2016 roku. Ja jeszcze pamiętam tą wojnę w latach 90. Czy możemy liczyć na to, że czeka nas dłuższy pokój na południowym Kaukazie? Jaka jest Pana opinia na ten temat? Dłuższy zapewne. Nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższych tygodniach czy miesiącach, nie sądzę, żeby został zerwany ten rozejm. Tylko że chciałbym też właśnie podkreślić, że samo słowo rozejm zakłada, rozejm to nie jest pokój, więc pokoju na południowym Kaukazie nie ma. Rosjanie po prostu kolejny konflikt zamrozili. Wcześniej, przed tym porozumieniem, ten konflikt nie był, nawet do 2016 roku nie był zamrożony. On był konfliktem, to jest właśnie rzecz, którą nie wszyscy rozumieją, że to nie był konflikt zamrożony, tak jak zamrożony jest na przykład konflikt naddniestrzański, tylko to był konflikt o niskiej intensywności, ale ta wojna cały czas trwała. Strzelaniny, incydenty na linii rozgraniczenia i tak dalej, i tak dalej. Ja przypomnę, że na przykład jeżeli chodzi o Naddniestrze, to jest pełna komunikacja między Naddniestrzem a między Tyraspolem a Kiszyniowem na przykład, tak? Kiszyniów, Mołdawia nikogo nie ściga, nie oskarża, kto na przykład przekroczy granicę ukraińsko-naddniestrzańską za to, że nielegalnie rzekomo przekroczył granicę, nie ściga dziennikarzy, którzy na przykład przyjadą z Ukrainy do Naddniestrza i nie ogłasza ich wrogami ludzkości, terrorystami i tak dalej, i tak dalej. Ci dziennikarze mogą następnie spokojnie pojechać sobie do Mołdawii i zobaczyć obie strony, tak? Także marszrutki jeżdżą z Odessy przez Tyraspol do Kiszyniowa bez żadnych problemów. Także to jest generalnie konflikt zamrożony. Natomiast
Natomiast tutaj w przypadku Górskiego Karabachu taka sytuacja, ja sobie nie wyobrażam jeszcze przez długie lata takiej sytuacji. Czy kiedyś dojdzie do takiej sytuacji, jak jest między Naddniestrzem a Mołdawią, no to przede wszystkim chyba jednak zależy od, no różnica między Mołdawią a Azerbejdżanem jest też taka, że Mołdawia z krajem o gigantycznych problemach wewnętrznych, gigantycznych. Niemniej to nie jest, to nie jest też pełna demokracja, chociaż jest to demokracja, która powiedzmy ułomna z dużymi problemami. Ale to nie jest Azerbejdżan, to nie jest totalitarny reżim Alijewa, który odziedziczył władzę po swoim ojcu tylko dlatego, że był synem swojego ojca, Hajdara. Także, bo inaczej Ilham Alijew, który nie ma opinii zbytniego bystrzaka, nigdy by nie został prezydentem Azerbejdżanu, gdyby nie był synem Hajdara. Warto też pamiętać, że żona Ilhama Alijewa jest wiceprezydentem Azerbejdżanu. To jest rodzinna tyrania na wzór tych despotycznych tyranii z byłych republik środkowoazjatyckich, tak? Także to jest zupełnie inna, to jest przepaść cywilizacyjna i to znów nie jest jakaś moja jednostronność, jak to niektórzy czasem mi sugerują. Ja polecam sprawdzić te wszystkie dane, te raporty, poczytać raporty na temat Azerbejdżanu i porównać to wolność słowa w Armenii, która może nie jest też sytuacja w Armenii, jeżeli chodzi o demokrację, może pozostawiać sobie jakieś wiele do życzenia. Niemniej nawet przed rewolucją 2018 roku sytuacja w Armenii po prostu zupełnie nie przypominała tego, co jest w Azerbejdżanie. To są zupełnie pod względem ustrojowym dwa różne światy. No, ale to nas uczy nas jednak czegoś, te słowa, które pan wypowiada, uczą nas czegoś bardzo, bardzo przykrego, że jednak reżim, bogata, naftowa dyktatura no, ma przewagę nad takim państwem demokratycznym i też no, taka rola była Zachodu przez lata. Tak kojarzyliśmy rolę Zachodu, która chroni, broni raczej państwa demokratyczne przed właśnie reżimami, przed dyktaturami, a no, stało się jak się stało i to moim zdaniem jest... też powinna być nauczka, jest to też nauczka dla Ormian, ale też powinna być nauczka dla Polski, że wkraczamy jednak w taki w świat, w którym liczy się siła, demokracja, praworządność, przyjaźnie mają niestety drugorzędne znaczenie, o czym się przekonali Ormianie. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, ja się cieszę, że jest spokój, że jednak możemy mówić o tej wojnie jako o przeszłości. Armenia się ogłosiła 2300 ofiar, pewnie licząc zaginionych jest ich znacznie więcej. Jest to mały kraj, więc to jest potężny cios, także demograficzny. Myślę, że to też jest cios taki finansowy, ekonomiczny dla obu tych krajów. Także no teraz trzeba się wziąć do pracy, do pozytywistycznej pracy. Mam nadzieję, że też nie zapomnimy o tej Armenii. Bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Do zobaczenia w Polsce. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo.